Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodnie przy kawie. W dzisiejszym odcinku niestety solo. Mam nadzieję, że przy kolejnym uda się już być w komplecie razem z Olą, bo nie ukrywam, że gdy prowadzę samodzielnie odcinek, to brakuje mi jednak jej spojrzenia od strony tej psychologicznej na sprawcę, na ofiarę, na to, co tak właściwie i dlaczego w taki, a nie inny sposób się wydarzyło. I dzisiaj też mi tego będzie bardzo brakowało, bo dzisiaj będę opowiadać o zbrodniach, które mogą być ciężkie dla osób, które mają rodziny, które mają dzieci. Jest to historia na wskroś dramatyczna, na wskroś przesiąknięta agresją, taką krzywdą młodych chłopców, dzieci, które ucierpiały, niektóre z nich straciły życie. Niektóre z nich przeżyły, ale będą żyć z wielką traumą. Ja, gdy sobie policzyłam, że w czasie, w którym dochodziło do tych zbrodni, mój brat był mniej więcej w wieku ofiar, to aż miałam gęsią skórkę, czytając o kolejnych rozdziałach tej historii. Sprawa toczyła się w całej Polsce. Sprawca, który był odpowiedzialny za to, co się działo w latach 90., podróżował po całej Polsce i tym trudniej policji było go uchwycić, tym trudniej było dojść do tego, że jest to seryjny morderca. Na najgorsze z tego wszystkiego jest to, że do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego dochodziło do tych zbrodni. Nie udało się śledczym, ani psychologom, ani psychiatrom dojść do tego, co było powodem zachowania mordercy, dlaczego to robił. Zresztą w tej sprawie pojawiało się też hasło zemsta. Było dość zagadkowym motywem, który też nie został w 100% wyjaśniony przez ludzi zajmujących się tą sprawą. Ale żeby po kolei opowiedzieć Wam, o czym dzisiaj będę mówić, co też zresztą częściowo zostało zawarte w tytule, może część z Was już wie, o kim będzie mowa, to musimy się cofnąć do roku 1990, a dokładnie do 20 kwietnia. To wtedy 10-letni Marcin z Bytomia został zaczepiony na osiedlu przez nieznanego mężczyznę. Ten mężczyzna przedstawił się jako kolega jego taty z pracy i przekonał chłopca, by ten zaprowadził go do jego mieszkania po kopertę, którą miał otrzymać od ojca chłopca. No i chłopiec, jako że był nauczony tego, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi, ale tutaj argument, że to jest znajomy taty, to zgodził się i zabrał do swojego mieszkania. A warto zaznaczyć tutaj, że to wszystko działo się w godzinach rannych, także w mieszkaniu chłopca nie było żadnej osoby dorosłej. Zarówno jego mama, jak i tata byli w tym czasie w pracy. Gdy weszli do mieszkania, mężczyzna zaczął krzyczeć do Marcinka, że przez jego ojca ten stracił pracę i że jako takie zadośćuczynienie, taka rekompensata, należy mu się 20 tysięcy złotych. Krzycząc do chłopca, zaczął do niego podchodzić, w pewnym momencie rzucił się na dziecko, zaczął je dusić ręcznikiem. Gdyby nie to, że 10-letni Marcin udawał, że nie żyje, nie wiadomo, czy miałby później okazję rozmawiać z policją o tym, co się wydarzyło w mieszkaniu. Gdy Marcin udawał, że nie żyje, leżał nieprzytomny na podłodze, to sprawca w tym czasie zaczął chodzić po mieszkaniu, przeszukiwać je. Z domu zabrał pieniądze, zegarki, ubrania, kosmetyki i słodycze. Gdy mężczyzna wyszedł, to Marcin od razu zaalarmował rodziców. Rodzice, gdy tylko zostali poinformowani przez swojego synka, co się wydarzyło w ich mieszkaniu, to od razu zawiadomili policję, a że wśród zabranych rzeczy zniknęła również odzież, to wtedy, jak przyznaje Jerzy Jakubowski, to jest policjant, który zajmował się tą sprawą, stwierdził, że być może sprawca to były więzień, który niedawno musiał wyjść z więzienia i właśnie dlatego potrzebne mu były rzeczy po to, żeby się przebrać. Pewnie gdy wyszedł, nie miał ze sobą nic, więc między innymi została zabrana odzież. Oprócz tych pieniędzy, zegarków, ręczników, kosmetyków, co też są takie raczej nietuzinkowe rzeczy, których przypadkowy taki złodziej, który się włamuje do mieszkań, raczej nie kradnie, raczej się rzuca właśnie na pieniądze czy na jakieś telewizory, tego typu rzeczy, a tutaj zniknęły ręczniki, kosmetyki, czekolady, no to już było takie podejrzane. Kolejny raz
tego samego roku morderca zaatakował 7 maja i to w Radomiu. Jego ofiarą padł 10-letni Wojtek i podobnie tak samo jak za pierwszym razem, tak i tutaj mężczyzna przekonał chłopca do tego, żeby ten go wpuścił do domu. Wymyślił tutaj też jakiś argument podobny pewnie do tego, który zastosował wcześniej. I niestety tym razem Wojtek nie miał tyle szczęścia, co poprzedni chłopiec. No i niestety martwego chłopca z ręcznikiem wciąż zaciśniętym na szyi znalazł później jego starszy brat. Z domu też wtedy zniknęły i pieniądze, i inne cenne rzeczy, więc to był połączony rabunek z morderstwem. Wydaje się, że mężczyźnie odpowiedzialnemu za poprzednie zbrodnie wciąż jest mało, ponieważ dokładnie 24 maja, tym razem we Wrocławiu, dochodzi do kolejnej napaści na chłopcu. Jest to wydarzenie, które ma miejsce koło godziny 11 przy ulicy Buskiej. 11-letni Grześ zostaje zaczepiony przez dorosłego mężczyznę, który podobno mówi, że przyszedł po pieniądze na kolonie, które ojciec chłopca zostawił w kopercie w domu. No i Grześ, przekonany tym argumentem, mimo że nie zna mężczyzny, to zaprasza go do mieszkania, w którym oczywiście w tych godzinach nie ma nikogo z dorosłych. No i gdy tylko przekraczają próg tego mieszkania, to mężczyzna zaczyna krzyczeć na chłopca, że przez jego ojca stracił pracę i że musi go ukarać. Niestety w tym momencie Grześ nie ma już szans z dorosłym mężczyzną. Zostaje przez niego brutalnie zgwałcony. A gdy chłopiec leży na brzuchu, na tapczanie, to nieznajomy dusi go ręcznikiem. Na szczęście chłopiec tylko i wyłącznie dzięki temu, że mdleje podczas tego duszenia i mdleje kilkukrotnie, udaje mu się umknąć śmierci, ponieważ sprawca jest przekonany, że zabił i zostawia swoją ofiarą w spokoju. W tym czasie również, tak jak w poprzednich przypadkach, buszuje po mieszkaniu, zabiera pieniądze, obcą walutę i biżuterię. I wydaje się, że ta próba morderstwa jakoś go nie zaspokoiła, bo postanawia jeszcze trochę pomęczyć, popastwić się nad ofiarą i nad jej rodziną zwłaszcza. I 2 dni później pod adres mieszkania wysyła z Warszawy list o treści: zemsta, czekałem 14 lat. Wtedy też nie ma jeszcze pojęcia, że ofiara, którą wydawało mu się, że zabił, przeżyła jego napaść. I że dzięki temu, że chłopiec miał otwarte oczy, gdy ten napastnik buszował po mieszkaniu jego rodziców, to był w stanie mu się w tym czasie dokładnie też przyjrzeć. Później mógł go dokładnie opisać policji, która przesłuchiwała go na komisariacie. 31 maja, to jest tydzień później, gdy zamordowany został 11-letni Grzegorz z Wrocławia, również życie stracił 9-letni Sebastian ze Szczecina. Chłopca znaleziono leżącego na dywanie, również z ręcznikiem obwiązanym wokół szyi, a obok jego ciała leżała kartka "Zemsta wreszcie Z". Sprawca ukradł z domu prezerwatywy i klucze do mieszkania. W tym momencie już media zaczęły mężczyznę odpowiedzialnego za to, co się działo, nazywać ręcznikowym dusicielem. To dlatego właśnie, że używał ręcznika do duszenia swoich ofiar. Do kolejnego morderstwa doszło 6 czerwca 1990 roku w Kutnie. Tu po uduszeniu chłopca sprawca okradł mieszkanie, a na lustrze szminką napisał "zemsta". Właśnie tego dnia, tego 6 czerwca w Kutnie, między godziną 7.15 a 7.50 policjanci zanotowali serię zaczepek chłopców idących do szkoły. Świadkowie widzieli, jak chwilę przed 8 właśnie Krzyś i nieznany mężczyzna szli w stronę jego mieszkania. 12 dni później w Oławie na Dolnym Śląsku zginął 9-letni Łukasz. Ciało chłopca z mokrym ręcznikiem na szyi znalazła jego siostra. I jak pisało wtedy wydanie we Wrocławiu Słowo Polskie, zbrodnia ta poruszyła wszystkich. Morderca był widziany, pozostawiał ślady papilarne, biologiczne, skradł też nie tylko pieniądze, ale i biżuterię, odzież. Zostawił po sobie wizytówkę, kartkę z napisem "nareszcie dokonałem oczekiwanej zemsty B". Psychopata? Wydawać by się mogło, że tak, że jest to psychopata, sadysta, ponieważ swoje ofiary nie tylko dusił ręcznikiem, ale wcześniej je gwałcił. I tak właśnie, jeżeli chodzi o ostatnią ofiarę tego 18 czerwca 1990 roku, o Łukasza, który zginął, który miał zaledwie 9 lat,
to w jego ustach znaleziono nasienie. I sprawca, który był za to odpowiedzialny, nie tylko musiał być naprawdę poważnie, ale to poważnie zaburzony, że jeździł po całej Polsce i robił to, co robił. Pastwił się nad małymi chłopcami, okradał mieszkania, postępował w taki nieludzki sposób i w tak krótkim odstępie czasu, czyli te jego działania były bardzo intensywne. Do tych napaści, o których powiedziałam, to się działo zaledwie przez kilka miesięcy, to było w jednym roku, więc policja wiedziała, że musi bardzo, bardzo szybko działać. Oczywiście dzięki temu, że sprawca zostawiał kartki, albo wysyłał liściki, albo zostawiał informacje na lustrach w mieszkaniach swoich ofiar, to śledczy podjęli się analizy pisma, zbierali zeznania świadków, chłopców, którzy też byli nagabywani przez tajemniczego, nieznanego mężczyznę. Kilka dni po zabójstwie Łukasza do redakcji gazety Słowo Polskie zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że tego 8 czerwca widziała człowieka podobnego do tego z rysopisu. Miał kręcić się po szkole podstawowej w Żmigrodzie i na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Wojska Polskiego. Podobno też kobieta go zagadała, co on tutaj robi, a ten odpowiedział jej jakoś tak bardzo dziwnie, co chyba też dzięki temu kobieta go zapamiętała, bo powiedział, że chodzi tutaj, bo sprzedaje szynkę. Ma ją tutaj na zbyciu i chce ją sprzedać, dlatego kręci się w tych okolicach. Jeżeli chodzi o dalsze morderstwa, to na jakiś czas one ustały. Była nadzieja, że być może właśnie jak to bywa w takich przypadkach, gdy nagle morderstwa ustają, gdy seryjny morderca przestaje działać, to okazuje się, że albo nie żyje, albo też trafił do więzienia i dlatego dalsze jego działanie jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Jednak w tym przypadku morderca wrócił i wrócił dokładnie 3 stycznia 1991 roku i w Zbąszyniu, to jest niedaleko Poznania, wszedł do mieszkania wraz z chłopcem, aby sprawdzić podobno jakiś odcinek renty jednego z rodziców chłopca. Poprosił, by przyniósł mu długopis z czerwonym wkładem, a w tym czasie, kiedy chłopiec szukał tego długopisu, to mężczyzna już kręcił się po mieszkaniu, przeszukiwał szafki, szukał rzeczy, które mógłby ukraść, pieniądze, biżuterię. Na całe szczęście chłopcu nic się nie stało. Mężczyzna okradł mieszkanie i z niego wyszedł. Dzięki temu, że chłopiec przeżył, to mógł dokładnie podać rysopis sprawcy, zwrócił uwagę na zabandażowany palec wskazujący lewej ręki, na sieniec pod lewym okiem i rankę na prawej skroni u intruza. To nie koniec potwornych napaści na dzieciach, które miały miejsce w Polsce, bo jeszcze tego samego roku mężczyzna wchodzi do swojego mieszkania na osiedlu Piastowskim na poznańskich Ratajach. Otwiera drzwi, powiesza płaszcz, rusza do kuchni. Było gdzieś koło godziny 15. Za niedługo miała być jego żona, która wracała z pracy, więc szybko udał się do kuchni, żeby zacząć przygotowywać obiad, ubiera ziemniaki. I kilka minut później, czy kilkanaście, wchodzi do mieszkania kobieta. W pierwszych słowach oczywiście od razu pyta o syna, czy ten już wrócił ze szkoły. Wtedy mężczyzna trochę zdziwiony odpowiada, że w sumie to nie, chyba jeszcze nie wrócił, bo nie widział synka nigdzie, nie przywitał go, gdy ten wszedł do mieszkania, więc pewnie jeszcze wraca ze szkoły. W tym momencie kobieta stwierdza, że pójdzie jednak sprawdzić w pokoju, czy nie ma przypadkiem chłopca. I okazuje się, że tak, chłopiec leży w łóżku, jest przykryty kołdrą, nie rusza się, nie odzywa, w ogóle nie reaguje na próbę obudzania go przez mamę. Gdy kobieta odchyla kołdrę, okazuje się, że wokół szyi jej chłopca, jej synka, jest owinięty ręcznik, a chłopiec od wielu godzin nie żyje. I ta sprawa z poznańskich Rataj była sprawą przełomową, bo gdy ruszyło policyjne śledztwo w tej sprawie w Poznaniu, to okazało się ono początkiem śledztwa dotyczącego seryjnego mordercy, który, jak się okazało, grasował po całej Polsce. Podobno ręcznik na szyi Krzysia był tak mocno zawiązany, że jego ojciec nie mógł go rozwiązać. Oczywiście, jak możecie się domyślić, to z mieszkania również zginęły rzeczy. Były to pieniądze,
biżuteria i trochę ubrań. Jerzy Jakubowski, o którym wspomniałam, był wtedy zastępcą naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. No i tego dnia akurat tak się złożyło, że był niedaleko tego miejsca, gdzie doszło do morderstwa, ponieważ był u swojej mamy zaledwie kilka bloków dalej. Tego dnia umówił się ze swoim szwagrem, który miał mu pomóc w małym remoncie. A gdy jego szwagier się spóźniał, to gdy przyszedł w końcu do mieszkania mamy Jerzego, powiedział, że na osiedlu roi się od policjantów z psami i że chyba coś poważnego wydarzyło się na osiedlu. Więc Jerzy, jako że był policjantem, to od razu poszedł zobaczyć, co się dzieje. Zobaczył tłum gapiów i wśród rozmawiających osób usłyszał, że ktoś zamordował kilkuletniego chłopca. Oczywiście od razu pierwszą podejrzaną osobą był ojciec, który pojawił się jako pierwszy w domu. Był sam na sam ze swoim synem. Jerzy Jakubowski wszedł od razu do klatki. W mieszkaniu na pierwszym piętrze było bardzo, bardzo dużo policjantów. Wśród nich m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego, prokurator i pułkownik Stanisław Mróz, czyli szef Jerzego. Jeżeli chodzi o takie sprawy, a zwłaszcza sprawy dotyczące dzieci, kilkuletniego dziecka w tym przypadku, to trzeba było naprawdę bardzo szybko działać. No i dokładnie przeprowadzić oględziny, nie tylko miejsca, ale też okolic. Dlatego Jerzy Jakubowski poprosił sąsiadów z naprzeciwka, by udostępnili im na chwilę pokój, na taki tymczasowy sztab, żeby porozmawiać z grupą policjantów zebranych na miejscu, co dalej zrobić, jaki jest plan działania, jak rozmawiać też z prasą, która oczywiście też pojawiła się na miejscu. Jako pierwsza dyspozycja Jerzego Jakubowskiego to było, by odwiedzić wszystkie po kolei mieszkania w bloku, w którym dokonano tego zabójstwa, a także bloku naprzeciwko i kolejnych bloków w okolicy, aby wypytać ludzi, czy widzieli może jakąś podejrzaną osobę, czy ktoś na przykład widział chłopca, jak rozmawia z jakimś osobnikiem. Tutaj jeszcze wtedy nie wiedziano, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy fakt, że odzież znikała z tych okradzionych mieszkań, a zapewne była to odzież jednak męska, czy policja od razu wnioskowała, że to jest mężczyzna odpowiedzialny za to, co się stało na poznańskich ratajach. W każdym razie wszystko musiało być oczywiście dokładnie udokumentowane. Na godzinę 22 została wyznaczona odprawa w komendzie, w której już miały być przegadane i przedstawione pierwsze rezultaty po rozmowach z potencjalnymi świadkami i oczywiście po oględzinach mieszkania, w którym doszło do tragedii. Od tego momentu też Jerzy Jakubowski staje się szefem grupy operacyjno-śledczej. Dzięki temu, że tak szybko podjęto kroki mające na celu wykrycie sprawcy, w ogóle wykrycie czegokolwiek w tym temacie, to dzięki zeznaniom świadków powstał pierwszy portret pamięciowy. Od razu też sprawdzano na dworcu, czy jest jakiś ślad po tym mężczyźnie, bo podejrzewano też, że on mógł być albo przyjezdnym, albo osobą pracującą na stacji kolejowej. I to, jak się okazuje, to był bardzo dobry trop. Bo okazało się, że od końca 1990 roku Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji właśnie koordynuje sprawę operacyjną o kryptonimie Zemsta. Dlaczego Zemsta, to zaraz Wam wszystko opowiem. Oczywiście ta grupa zajmująca się sprawą o kryptonimie Zemsta dotyczyła zabójstw lub usiłowań zabójstw nieletnich chłopców, które miały miejsce na terenie Polski. Co ciekawe, modus operandi tych spraw, które miały miejsce w innych miastach w Polsce, ale również a propos tej sprawy, która miała miejsce w Poznaniu, to okazało się praktycznie takie samo. Dochodziło do gwałtów, do prób zabójstw albo do zabójstw. Ginęły nie tylko pieniądze i kosztowności, ale również odzież, ręczniki, takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka raczej nie kojarzą nam się z włamaniem i z kradzieżą. I jak nie trudno się domyślić, to ta sprawa, te morderstwa budziły sporo emocji. I to budziły sporo emocji nie tylko wśród ludzi, wśród odbiorców, którzy słyszeli o tych morderstwach w mediach, ale również wśród policji, która brała udział w śledztwie. Było to, jak przyznaje Jerzy Jakubowski, bardzo emocjonalne śledztwo, w którym brał udział, bo jak większości osób zaangażowanych w rozwiązywanie tej sprawy, to
Jakubowski miał wtedy syna w podobnym wieku co chłopcy, którzy byli albo zaatakowani, albo zamordowani. Szybko też ustalono, że ten 12-letni Krzyś, który został odnaleziony w Poznaniu martwy, wyszedł z domu około godziny 7:45. I podobno jakaś kobieta, być może sąsiadka, widziała chłopca jeszcze przed domem, jak rozmawiał z nieznanym mężczyzną. I to samo potwierdził mąż tej kobiety. Podali od razu też rysopis nieznajomego mężczyzny. To był wiek od 35 do 40 lat, wzrost 170 albo 175 cm, krępej budowy ciała, cienne włosy, twarz owalna, wystająca dolna szczęka. I ubrany był w tego dnia w ciemną, dłuższą, ortalionową kurtkę, ciemne spodnie i czapkę z daszkiem, a w ręce trzymał teczkę dyplomatką. Śledczy od razu też skierowali się na dworzec kolejowy, ponieważ podejrzewali po opisie ubrania, że jest to mężczyzna, który albo jest pracownikiem PKP, albo jest osobą przyjezdną, ponieważ no, ta teczka dyplomatka między innymi wskazywała na to, że być może jest osobą przyjezdną i pewnie jako, że podróżował, to po zabójstwie albo też i przed zabójstwem musiał pojawić się na dworcu PKP. Już następnego dnia, też po morderstwie w Poznaniu, Jerzy Jakubowski wiedział, że ma do czynienia z seryjnym zabójcą. Inna komórka śledcza już stworzyła grupę, która zajmowała się sprawą pod kryptonimem Zemsta. I policja z Poznania, dowiadując się, że podobne morderstwa miały miejsce w innych miastach w Polsce, to pierwszą rzeczą, jaką zrobili, to sprowadzenie wszystkich prowadzących śledztwa w innych miastach do Poznania, aby tam zrobić tak zwaną burzę mózgów i żeby rozpisać wszystkie najdrobniejsze szczegóły dotyczące tej sprawy. Policja między innymi mogła na tej podstawie opisać zachowanie sprawcy. Policja zaczęła też zwracać uwagę na to, że już po pierwszym zabójstwie mężczyzna zabrał z szafy starą, używaną odzież, czyli był to argument za tym, że człowiek odpowiedzialny za tę tragedię musiał niedawno wyjść z więzienia i nie miał za bardzo w co się ubrać. Kolejnym krokiem, który został podjęty, to wyczulenie wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół w Poznaniu na takie przypadki zaczepiania małych dzieci, chłopców tutaj szczególnie, przez mężczyznę. Były prowadzone rozmowy w szkołach, żeby dzieci zwracały uwagę na to, żeby zgłaszać, jeżeli zaczepia je jakiś mężczyzna, żeby nie iść z nim na pewno do mieszkania, żeby jakikolwiek argument nie podał podczas rozmowy, żeby nie dać się nabrać, że jest to po prostu pretekst do tego, żeby zrobić coś złego temu dziecku. I jak się później okaże, te rozmowy z dziećmi, z nauczycielami, z dyrekcją były bardzo, bardzo owocne i między innymi to przyczyniło się też do rozwiązania tej sprawy. Ale zanim do tego dojdziemy, to tak jak mówiłam, policja stworzyła portret pamięciowy i na tym portrecie się policjanci opierali. Oczywiście chodzili od szkoły do szkoły, przestrzegali przed mężczyzną pokazanym na tym rysunku i podczas tych rozmów okazało się, że mężczyzna, podejrzany mężczyzna o zbrodnię, był w Poznaniu 4 dni przed zabójstwem, zaczepiał jeszcze innego chłopca. Również podał jakiś argument, że potrzebuje jakiegoś listu czy czegoś od jednego z rodziców. No i chłopiec oczywiście przekonany tym argumentem wprowadził go do mieszkania. Na szczęście Kuba, bo tak miał na imię ten chłopiec, przeżył spotkanie z mordercą. No i dzięki temu mógł opowiedzieć policji, jak ten mężczyzna wyglądał, jak go przekonywał do tego, żeby ten zaprowadził go do mieszkania i jak się tamten zachowywał, jakieś cechy charakterystyczne itd., itd. I tutaj też, co się rzuca od razu na myśl, to fakt, że ten mężczyzna naprawdę musiał mieć dar przekonywania do takich napotkanych przypadkowo chłopców. Musiał budzić zaufanie, musiał wydawać się jakoś tam sympatyczny, mieć coś takiego w sobie, co przekonywało tych chłopców do tego, żeby zabierać go ze sobą do mieszkania. A jeżeli chodzi o tego małego Kubę, to tylko i wyłącznie uratował go mundur oficera, który wisiał w mieszkaniu, ponieważ gdy mężczyzna wszedł do przedpokoju, to zobaczył ten mundur wiszący na szafie. No i jako, że z daleka i jeszcze w takim samym oświetleniu porannym nie do końca było widać szczegóły
jaki to jest mundur, to sprawca zapewne pomylił go z mundurem policyjnym, wystraszył się i od razu uciekł z mieszkania Kuby, tym samym darując mu, czy też po prostu los, uśmiechnął się do Kuby i darował mu życie. Kuba, który miał w tym czasie 6-8 lat, bardzo pomógł policji w korekcie portretu pamięciowego. Chłopiec upierał się co do niektórych cech poszukiwanego, aby poprawić je na portrecie. I w końcu ten portret pojawił się i w gazetach, i w telewizji w całym kraju. Policja w pierwszym momencie zaczęła typować oczywiście osoby, które niedawno mogły wyjść z więzienia. Skupiali się na pedofilach i na gwałcicielach. Warto pamiętać o tym, że to były lata 90., czyli nie było jeszcze badań DNA, internet dopiero co raczkował, więc przeszukiwanie danych, sprawdzanie poszczególnych więźniów byłych, czy też obecnych, czy takich, którzy wychodzili, czy wychodzą na przepustkę, czy byli na przepustce w okresie, w którym dochodziło do tych morderstw i napaści, to jest naprawdę sporo, sporo papierkowej roboty, to jest czytanie akt spraw, dokumentów, strona po stronie. To nie jest teraz tak, że sobie wpiszemy jakieś tam hasła kluczowe na klawiaturze, na komputerze i nam wyskoczą odpowiednie wyniki. To jest naprawdę sporo, trzeba poświęcić czasu, żeby znaleźć to, czego się szuka. Była to bardzo, bardzo taka syzyfowa praca, bardzo męcząca i potrzebująca sporo czasu, więc to śledztwo też być może, gdyby działo się w dzisiejszych czasach, nie być może, tylko na pewno, zostałoby o wiele, wiele szybciej rozwiązane. Jednak to były czasy lat 90., więc to zupełnie inna praca śledcza wtedy była, zupełnie inaczej to wyglądało. I wtedy też, mimo tego, że było to bardzo mozolne i trudne śledztwo, to nagle z Rawicza nadszedł sygnał, że dokładnie 30 marca 90 roku na warunkowe wyszedł niejaki Adam S., który pochodził z Bytomia, tam był skazany za zabójstwo i za zgwałcenie chłopca, więc profil idealnie zgadzał się do tego, który obecnie grasował po Polsce. Mężczyzna dostał jedyne 7 lat więzienia, bo podczas zdarzenia, do którego doszło, miał mieć podobno ograniczoną poczytalność. Jednak podczas przeglądania się Adamowi S., jego sylwetce i sprawdzaniu jego alibi, okazało się, że miał on solidne alibi na czas zabójstwa Krzysia, który zginął w Poznaniu. Do tego też charakter pisma mężczyzny kompletnie nie przypominał tego, który sprawca zostawiał na miejscach zbrodni. Jeżeli chodzi o ubiór, o którym wspominali świadkowie, czyli ta aktówka, to, że ubierał się na ciemno, dość elegancko, to sprawdzano oczywiście też obsługę pocztowych wagonów kolejowych, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. 28 lutego 1991 roku komendant wojewódzki Policji w Poznaniu postanowił wyznaczyć nagrodę pieniężną dla tego, kto pomoże ustalić sprawcę, i było to aż 5 milionów złotych. Oczywiście 5 milionów złotych, licząc w starych banknotach. I wtedy też zgłosił się na komendę policjant ze Swarzędza, to jest niedaleko Poznania, który pracował w Chodzieży. On sugerował, że za tymi morderstwami może stać niejaki Henryk K., który w 1987 roku był skazany na 6 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności za kradzieże i dokonywał ich właśnie nakłaniając małych chłopców napotkanych na osiedlach do wpuszczenia go do mieszkania. Dokładnie 13 stycznia 1990 roku wyszedł on na przepustkę i z tej przepustki nigdy nie wrócił do więzienia. Tutaj też jest ciekawe to, że gdy zdjęcie Henryka K. pokazano ocalałemu Kubie z Poznania, kilkuletniemu Kubie z Poznania, który, tak jak powiedziałam, tylko dlatego miał darowane życie, bo sprawca przestraszył się munduru wiszącego w mieszkaniu, no to gdy Kuba zobaczył to zdjęcie, to stwierdził, że tak, to jest ten sam mężczyzna, który był u niego w domu. Wtedy też policjanci od razu zlecili porównanie próbek pisma z więzienia, które były przechowane w dokumentach skazanego razem z tymi, które sprawca zostawiał na miejscach zbrodni. Gdy biegli z Poznania, nie byli wtedy w stanie wskazać, czy to rzeczywiście jest ta sama osoba, czy nie, po tych próbkach pisma. Tak, specjaliści z Warszawy byli pewni, że to jest ten sam charakter pisma i że to jest ten sprawca odpowiedzialny za morderstwa i za napaści, które miały miejsce na małych chłopców.
Oczywiście jeszcze tego samego dnia zdjęcie poszukiwanego Henryka K. pokazano w mediach, w telewizji, pokazało się też w gazecie. Do komendy policji zgłosili się świadkowie, którzy widzieli mężczyznę m.in. w Trójmieście, m.in. w Bydgoszczy i w Łodzi. Z ostatniego z tych miast, czyli w Łodzi, 26 lutego około godziny 17, czyli już po zabójstwie Krzysia z Poznania, Henryk K. miał wysłać paczkę do syna. 7 marca tego 91 roku udało się go zatrzymać w Bydgoszczy i Ekspres Poznański m.in. miał taki krzykliwy artykuł o tytule „Mają go”, podejrzanego o zabójstwo m.in. chłopca z Rataj ujęła policję. W artykule opisano dokładne okoliczności zatrzymania Henryka K. Około 15 sierżant z bydgoskiego komisariatu kolejowego zauważył na tamtejszym dworcu główną mężczyznę niosącego pod pachą brązowy kożuch. Na widok policjanta tamten przyspieszył i w pewnej chwili zaczął uciekać ulicą dworcową. Po drodze porzucił kożuch. Sierżant dogonił uciekiniera na wysokości klubu sportowego Astoria. W czasie doprowadzania delikwenta do komisariatu ten znów dał drapaka. Tym razem w pogoń rzuciło się dwóch funkcjonariuszy. Mężczyznę obezwładniono. Zatrzymany miał ze sobą paszport ze swoim zdjęciem i z fałszywym nazwiskiem i natychmiast z Bydgoszczy został przewieziony do Poznania. Jak się okazało, gdy policja zaczęła się przyglądać i rozmawiać z Henrykiem K., to okazało się, że gdy Henryk K. około tej godziny 17 nadał w Urzędzie Pocztowym w Łodzi paczkę, którą zaadresował do swojego syna, to teoretycznie niby mógłby się w przeciągu kilku godzin przemieścić z Poznania do Łodzi. Jednak coś Jerzemu Jakubowskiemu podpowiadało, że jest to wersja zbyt naciągana, żeby była prawdziwa. I tak samo Strabel, który był odpowiedzialny za narysowanie portretu pamięciowego, mówi, że gdy zobaczył podejrzanego na policyjnym korytarzu, to od razu stwierdził, że nie, to nie jest ta osoba z portretu pamięciowego, nie pasuje kompletnie do rysopisu. Sam Henryk zarzekał się podczas przesłuchania z policją, że on na nikogo nie podniósł ręki, że jest teraz spokojnym człowiekiem, nie chce wracać do więzienia, ale oczywiście jak jest złapany, to musiał. Zarzekał się, że nie jest odpowiedzialny za zamordowanie już żadnego z tych chłopców, o których teraz tak głośno jest w Polsce. Śledczy też poddali go testom, jeżeli chodzi o jego pismo, bo kazali mu pisać różne słowa na kartkach, pisać szminką na szybach. Tak samo, gdy Kuba miał przyjrzeć się mężczyźnie już teraz na żywo, twarzą w twarz, to chłopiec zdecydowanie zaprzeczył, że to jest ten mężczyzna, który był u niego w mieszkaniu. Tutaj okazało się, że gdy zdjęcie było pokazywane chłopcu, to było to zdjęcie bardzo małe, legitymacyjne, na którym nie było widać ani sylwetki, ani budowy ciała, ani wzrostu. Wtedy do mediów przedostała się informacja, że jest kolejna ofiara pedofila. Był nim kolejny chłopiec. Tym razem wydarzyło się to we Wrocławiu. Mężczyzna zaczepił 12-letniego Rafała, mówiąc mu, że ma list od ciotki dla rodziców. Gdy wszedł do mieszkania razem z chłopcem, rzucił się od razu na niego i brutalnie go zgwałcił. Jednak tym razem nie zabił ofiary, co też zastanawiało śledczych, czy to jest ten sam sprawca, czy może to już jest inna napaść, inna osoba jest odpowiedzialna za to, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o samego Henryka, który wciąż był w więzieniu, to oczywiście został oczyszczony od razu z zarzutów, że był odpowiedzialny za morderstwa chłopców, które miały miejsce w tak krótkim odstępie czasu. Poza tym biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego okazało się, że się pomylili w swoich wcześniejszych badaniach, porównując pismo z miejsca zbrodni z pismem podejrzanego i wyszło, że to nie może być ta sama ręka, to nie jest ta sama osoba. Dodatkowo na jednym z liścików zostawionych na miejscu zbrodni zostały ślady linii papilarnych, które oczywiście od razu zostały też porównane z tymi od Henryka K. I tutaj też nie znaleziono cech wspólnych. Była to fatalna pomyłka policji, bo gdy Ekspres Poznański ogłaszał, że udało się złapać pedofila mordercę, że udało się poznańskiej policji rozwiązać sprawę, już świętowano, już triumfowano, to nagle okazało się, że nie dość, że jest kolejna ofiara, to jeszcze osoba, która została zatrzymana, to nie jest ta osoba. Znów na wszystkich rodziców padł blady strach, bo znowu okazało się, że muszą bardzo pilnować swoje pociechy, bo
Ten, który chodził i mordował od miasta do miasta, wciąż jest na wolności. W tym czasie, gdy we Wrocławiu doszło do gwałtu na kilkunastoletnim Rafale, na policję zgłosił się chłopak, który twierdził, że poznaje mężczyznę z portretu pamięciowego, że ten mężczyzna był w pociągu, którym jechał również ten chłopak i że było to w pociągu jadącym z Węglińca do Katowic. Wtedy też policjanci pojechali do Węglińca i spędzili tam kilka dni przeszukując miejscowość, przeszukując jej okolice, podpytując osoby, czy być może ktoś widział mężczyznę z portretu pamięciowego, jednak nie udało się tam uzyskać ani jednego śladu, nie było żadnych efektów. Tak też w Wielkanoc 31 marca policja zatrzymała w Jeleniej Górze mężczyznę bardzo podobnego do tego z portretu pamięciowego, jednak to też okazał się fałszywy trop. Policja szybko doszła do tego, że mężczyzna miał twarde alibi i nie byłby w stanie zaatakować tych wszystkich chłopców. 18 kwietnia tego samego roku doszło do kolejnego ataku. Tym razem ofiara była z Sosnowca. Chłopiec został brutalnie zgwałcony, ale przeżył. Dzięki temu, że przeżył, mógł podać świeższy rysopis sprawcy. Szczególną uwagę zwrócił na śnieżnobiałe adidasy, na ciemne spodnie i brązową dyplomatkę, która, jak wiemy, przewijała się we wcześniejszych zeznaniach świadków. Dochodzimy do dnia 22 kwietnia 1991 roku. To poniedziałek, mamy godzinę 8:30 i na komendzie w Poznaniu trwa odprawa. Wtedy też do policji zgłasza się pewna kobieta, to dyrektorka szkoły podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Mówi, że koło szkoły kręci się mężczyzna, który zaczepia idących na lekcję uczniów. Chwilę później jest kolejny telefon na policję, tym razem w parku osiedlowym zauważa mężczyznę. Kobieta mówi, że mężczyzna jest bardzo podobny do tego z portretu pamięciowego. No i w tym momencie policja rusza we wskazane miejsca, jadą na rataje. Oczywiście też prywatnymi samochodami, służbowe gdzieś tam zostają w tyle. Chodzi o to, żeby nie spłoszyć potencjalnego podejrzanego. I wtedy też jedni z policjantów, którzy akurat jadą w okolicy, zauważają spokojnie idącego osiedlową alejką mężczyznę. W tym momencie zajeżdżają mu drogę, aresztują. Była to godzina 10:45. Mężczyzna miał przy sobie brązową dyplomatkę i na nogach charakterystyczne śnieżnobiałe adidasy, które zostały opisane przez jedną z ofiar. Tutaj też trzeba przyznać, że to właśnie dzięki tym pogadankom, które były prowadzone w szkołach przez policję, które uświadamiały dzieci, nauczycieli, dyrekcję, jak mają się zachować, gdy zobaczą jakiegoś podejrzanego mężczyznę, który kręci się, który zaczepia chłopców na ulicy. To właśnie dzięki temu, dzięki tej akcji udało się złapać 40-letniego Tadeusza Kwaśniaka. Bo Tadeusz Kwaśniak tego dnia zaczepiał kilku chłopców. Ci sprawę przedstawili swojemu wychowawcy, a ten udał się do dyrektorki, która właśnie zadzwoniła na policję. A następnie ta druga kobieta, która wypatrzyła mężczyznę podobnego z portretu pamięciowego w jednym z osiedlowych parków. Od razu też Jerzy Jakubowski zastrzegł, że to on chce osobiście przesłuchiwać podejrzanego. Prosił też, aby nikt w drodze na komendę z nim nie rozmawiał. I tak około godziny 13:35 jeszcze tego samego dnia, gdy podejrzany został zatrzymany, podjęto przesłuchanie, przy którym był Jerzy Jakubowski i Stanisław Krzyżaniak. Tadeusz Kwaśniak, który w tym czasie miał 40 lat, urodził się 24 stycznia 1951 roku w Lądku-Zdroju. Jak się później okazało, jego dzieciństwo nie należało do szczęśliwych. Miał potworne problemy, żeby dogadać się ze swoim ojcem, z którym cały czas miał konflikt. Również z rówieśnikami miał problem nawiązać jakąś większą, dłuższą relację. Wielu psychologów, którzy go później badali, uważają, że przyczyna, jaka powodowała jego zachowanie w stosunku do dzieci, to swoje podłoże ma właśnie we wczesnym dzieciństwie. Co ciekawe, to te zaburzenia, które powstały na wczesnym etapie jego dojrzewania jako młodego chłopca, to z wiekiem przybierały na sile. Na żadnym etapie jego życia nie był poddawany żadnemu leczeniu. Nikt nie zauważył, że w ogóle takie zaburzenia, niepokojące zachowanie u niego występują. No i właśnie przez to w ciągu swojego 40
30-letniego życia blisko 12 lat spędził w więzieniu za czyny lubieżne dotyczące małych dziewczynek, ale również za kradzieże. Gdy w końcu odbył w zakładzie karnym w podpoznańskich Wronkach wyrok, po wyjściu na wolność od razu praktycznie wrócił do swojego starego trybu życia, czyli do kradzieży i do gwałtów na nieletnich. Ta jego drapieżność, agresja, trzeba przyznać, że eskalowały, bo to nie były już tylko kradzieże i gwałty, jeżeli tak można powiedzieć, że tylko gwałty, ale to dochodziło również do morderstw. Dlaczego używał w tych morderstwach akurat ręczników jako narzędzie zbrodni? Do tego chyba śledczy też nigdy nie doszli, albo nie zostało to po prostu podane do informacji publicznej, ponieważ w żadną ze źródeł nie znalazłam informacji, dlaczego akurat ręczniki, a jest to też bardzo ciekawy motyw, bo jest to jednak narzędzie rzadko kiedy używane. Raczej są to bardziej poręczne przedmioty jak sznury, jeżeli sprawca chce kogoś udusić, czy pasek, ale też inne takie narzędzia do odebrania życia, jak noże i tak dalej, więc ręcznik to jest to jednak narzędzie zbrodni takie nieoczywiste, więc to też nie jest taka pierwsza, lepsza rzecz, którą mamy pod ręką, którą bierzemy, którą wydaje się, że możemy kogoś udusić, więc jest to ciekawy dobór. Zastanawiam się, na czym to polega, dlaczego akurat ręcznik. Być może takim ręcznikiem w przeszłości był przez ojca bitym, mokrym ręcznikiem, ciężkim ręcznikiem, który na pewno sprawiał spory ból, gdy zadawano ciosy. Tak to sobie tłumaczę, ale tak jak mówię, ja sobie tak tylko dywaguję, nigdzie to nie zostało wspomniane, nie poruszone. Oczywiście, gdy rozpoczęto przesłuchanie z podejrzanym, to na komisariat przyjechały ofiary, które miały to nieszczęście, że spotkały się z mężczyzną twarzą w twarz. Też naprawdę spora odwaga tych chłopców, którzy musieli potwierdzić, czy podejrzany to jest ten. Między nimi a mężczyzną, który został zatrzymany, nie było żadnej szyby. Nic, co by ich od siebie oddzielało. Chłopcy musieli stanąć z nim twarzą w twarz, spojrzeć na niego i potwierdzić, czy to on, czy nie on. Na początku mężczyzna nie okazywał żadnych emocji, stał po prostu jak słup soli, ale gdy chłopcy wskazali bez wahania, że tak, to jest on, to jest ten mężczyzna, który wszedł do mojego mieszkania i który mnie skrzywdził, to na początku mężczyzna jeszcze się bronił, że to pomyłka, że to nie on, że on nie wie, o co chodzi, ale w końcu przyznał. Przyznał, mówiąc słowa, że tak, że zabił kilku chłopaczków, ale że teraz potrzebuje spokoju, bo jest zmęczony i że wrócą do rozmowy, gdy już odpocznie. Jeszcze po pierwszej nocy spędzonej w areszcie przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu, mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów i ze szczegółami, przerażającymi szczegółami, opisał morderstwa. Tadeusz z zawodu był cieślą. W więzieniu zdobył uprawnienia spawacza, był samotnikiem, kawalerem. Jak zaczął w końcu rozmawiać z policją, to zaczął opowiadać wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Mówił o tym, jak się wymywał do mieszkań, mówił o tym, jak rozmawiał z chłopcami, żeby go zaprowadzili do siebie do domu, jak sprawdzał, czy ktoś jest w domu. Mówił też o tym, jak gwałcił tych chłopców, jak ich mordował. Wszystko to też później potwierdził przed prokuratorem. Był też bardzo precyzyjny podczas wizji lokalnych w różnych miastach. Ani razu nie zdarzyło mu się pomylić miejsca, ofiary i mieszkania. Także miał naprawdę fenomenalną pamięć do tego, co zrobił, co też bardzo oczywiście było pomocne policji. Policjanci też, jadąc na miejsce zbrodni, musieli lawirować tak, żeby nie było gapiów, nie było tłumów, którzy chcieliby sami wymierzyć sprawiedliwość na tym człowieku. I tak na przykład w Poznaniu, podczas jednej z wizji lokalnych, która odbyła się 16 czerwca, to jest w niedzielę, policja przyjechała na miejsce o godzinie 6 rano. Oczywiście, i tutaj nie można się temu dziwić, nie wszyscy rodzice zgodzili się na to, aby ten mężczyzna wchodził do ich mieszkania i opowiadał, co się tam wydarzyło, co zrobił ich dziecku. I oczywiście policja jakby musiała to uszanować. Oni też mieli dzieci w podobnym wieku do tych, które zostały zamordowane, więc rozumieli ból,
rodziców rozumieli ich decyzję o tym, że no nie chcą tego człowieka u siebie. Te wizje lokalne po prostu polegały na tym, że grupa składająca się z policjantów i z oskarżonego dochodziła do klatki schodowej przed blokiem i tam zatrzymany opowiadał, co dalej się wydarzyło, bardzo szczegółowo. Jeżeli chodzi o taki ciekawy przypadek z wizji lokalnej, to miało ono miejsce na przykład w Szczecinie. Oskarżony wszedł do mieszkania i powiedział, że to nie jest to mieszkanie, że ono zupełnie inaczej wygląda niż wtedy, kiedy doszło do morderstwa. I okazało się później, że tak, że to było to samo mieszkanie, ale było ono po remoncie. Tadeusz Kwaśniak idealnie zapamiętał, że szafa nie stała w tym miejscu, że był inny kolor ścian. Podobno podczas tych wizji lokalnych, tych rozmów z policją, no był bardzo wiarygodny w tym, co mówił. Podobno miał na tyle też niesamowitą pamięć, że nawet podawał szczegóły, jak chłopcy byli ubrani, jak wyglądali, jak się zachowywali. Wydawać by się mogło, że taka szczegółowość, opowiadanie o tym krok po kroku, co się wydarzyło, opisywanie każdego chłopca, każdą swoją ofiarę, to trochę takie dla niego było jakby przeżywanie tego, co się wydarzyło na nowo. On ewidentnie podczas tych wizji lokalnych był bardzo podniecony, być może właśnie dlatego tak chętnie współpracował z policją, ponieważ na nowo mógł wrócić na miejsce zbrodni, wejść do mieszkania, przeżywać to wszystko, co przeżywał wtedy, i to go nakręcało, to mu odpowiadało jak najbardziej w tamtym momencie. Była to oczywiście, jak sam Jerzy Jakubowski wspomina, no najtrudniejsza sytuacja w jego życiu. On miał, mimo że był bardzo doświadczonym śledczym z wieloletnim stażem, to miał bardzo duże problemy, żeby pohamować emocje. No i to jest nic dziwnego, gdy mężczyzna oskarżony o tak potworne morderstwa przyznaje się i opowiada ze szczegółami, na pewno bardzo drastycznymi szczegółami do tego, co doszło w danym miejscu. I tak trochę jakby się tym chełpił, jakby się z tego cieszył, więc powstrzymanie emocji, powstrzymanie takiej normalnej reakcji, którą byłby po prostu czysty gniew i chęć zadośćuczynienia tym ofiarom, no to naprawdę trzeba mieć nerwy ze stali i wydaje mi się, że właśnie dlatego nie każdy może pracować w policji, nie każdy może być śledczym, nie każdy może brać udział w ogóle w takich sprawach, bo są to sytuacje, kiedy naprawdę psychika człowieka jest mocno, mocno testowana. A wracając do sprawy, to śledczy oczywiście spytali Tadeusza, dlaczego przy ofiarach zostawiał liściki, mówiąc o zemście. O co w tym chodziło, dlaczego się mścił. Sam Kwaśniak no, nie chciał zdradzić policjantom, dlaczego, co to miało oznaczać. Dzieci, które wybierał na swoje ofiary, były ofiarami przypadkowymi, a jeżeli chodzi o zemstę, to on po prostu miał tak duże pretensje do swojego ojca, który go wychowywał ponoć bardzo surowo, że podczas tych gwałtów i morderstw on wcielał się jakby w rolę swojego ojca, a dzieci, na których się wyżywał i które krzywdził, były niejako odpowiednikiem jego samego. I tak przynajmniej mężczyzna próbował to tłumaczyć. Co też nie zmieniało faktu, że on aż tak bardzo w przeszłości nie był karcony i aż tak bardzo nie był krzywdzony przez swojego ojca, tak jak on później krzywdził tych małych chłopców. Co ciekawe, Tadeusz Kwaśniak został zatrzymany akurat wtedy, kiedy zniesiono karę śmierci, a najsurowsza kara to było 25 lat pozbawienia wolności. Co też widać było po sprawcy, że trochę mu ulżyło, że nie zostanie pozbawiony życia. Poza protokołem podobno mówił, że jak wyjdzie z więzienia po 15 latach, to się zemści na swoim ojcu. No miał taką pewność, że ta kara śmierci go na pewno ominie. On też, z tego co mówili śledczy, bardzo, bardzo mocno bał się bólu fizycznego w więzieniu, więc wywalczył sobie celę jednoosobową. Do procesu jednak nigdy nie doszło. Tadeusz Kwaśniak 24 lipca 1991 roku popełnił samobójstwo w swojej celi więziennej, wieszając się na bandażu elastycznym. I gdy Jerzy Jakubowski dowiedział się o tym, to nie mógł w to uwierzyć, ponieważ dla niego Tadeusz Kwaśniak był osobą, która planowała, co będzie robić po wyjściu z więzienia, bo tak jak przecież wspomniał wcześniej w rozmowie ze śledczymi, to już planował, że po 15 latach jak wyjdzie, to będzie mógł się zemścić na swoim ojcu, miał też plany na przyszłość
I jak sam śledczy wspomina, to też nie był taki typ tchórza, że nie pasowało do niego kompletnie samobójstwo. Natomiast były też tam pewne podejrzenia, że to nie było samobójstwo, tylko ktoś mu w tej śmierci musiał pomóc. Jednak sprawa została umorzona, śmierć Kwaśniaka uznana za samobójstwo i jego ciało zostało pochowane na poznańskim cmentarzu na Miłostowie. Oczywiście Tadeusz Kwaśniak, to nie ulega wątpliwości, był człowiekiem z dużymi zaburzeniami. Też istnieje takie prawdopodobieństwo, że nadużywał różnych leków, ponieważ przed trafieniem do więzienia zażywał podobno przez jakiś czas dożylnie lek przeciwbólowy i tu możliwe jest, że cierpiał na jakieś dolegliwości, o których nie było wiadomo, ale też jest taka możliwość, że po prostu nadużywał leku, ponieważ był od niego uzależniony. Jest to na pewno jedna z bardziej przerażających historii z Polski z lat 90. I jak sobie myślimy o sprawcy, o seryjnym gwałcicielu, mordercy, to od razu przychodzi nam do głowy Trynkiewicz, słynne nazwisko, a na przykład Tadeusz Kwaśniak już nie bardzo. Jest to postać, wydaje mi się, o wiele bardziej mroczna, o wiele bardziej niepokojąca. To, co robił przez taki krótki okres czasu, a tak bardzo intensywnie, naprawdę przeraża. I gdyby nie ta porządna, dobra praca policji, która czuła na pewno oddech na plecach i dużą presję ze strony ludzi, ze strony mediów, że trzeba tego sprawcę jak najszybciej złapać, to tych ofiar mogłoby być o wiele, wiele więcej. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo trudny odcinek, bardzo, bardzo ciężki, taki, który zostanie w mojej głowie na pewno na dłużej, który trochę sprawił, że miałam spore problemy z nagraniem tego odcinka i myślę, że trochę będę musiała się po nim podleczyć, bo tak jak wspomniałam na samym początku, to były czasy, gdy mój brat był w wieku zbliżonym do tego, w którym były ofiary. Ten mężczyzna grasował po całej Polsce, ale był też kilkukrotnie w Poznaniu. No i przypadek trafił, że akurat zawitał na Rataje, a nie w mojej okolice. Całe szczęście. Jest to przerażające, że to było tak blisko i to w czasach, w których byliśmy już na świecie, więc tym bardziej ta sprawa naprawdę na dłużej zostanie ze mną. Będę musiała się trochę z niej podleczyć, ale jednocześnie jest to swego rodzaju katarzis dla mnie, że mogłam wam o niej opowiedzieć. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, czy o niej słyszeliście, czy nie, czy dowiedzieliście się czegoś nowego? Dajcie znać. A tymczasem oczywiście uważajcie na siebie, na swoich bliskich. Nie prowokujcie sytuacji ryzykownych, są wakacje, chcemy się bawić, bo jest ciepło, jest dłuższy dzień, ale wszystko z umiarem i z głową. Pamiętajcie o tym i do usłyszenia w kolejnym odcinku.